Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Czy stawiając na Michała Kołodziejczaka jako na reprezentanta interesów polskiej wsi, przewodniczący Donald Tusk postawił, że tak powiem, na właściwego konia, który to koń, jak wiemy, lubi wierzgać, a nawet czasem kopać, i robił to też w stosunku do samego Donalda Tuska? Pani redaktor, no ja nie odniosłem wrażenia, że pan Kołodziejczak był rzeczywiście reprezentantem polskiej wsi. Ja miałem z nim jeden kontakt, to było jakieś półtora roku temu, na spotkaniu z rolnikami właśnie w powiecie łowickim, we wsi Zduny. Pan Kołodziejczak tam się pojawił, utrudniał to spotkanie, i co wywołało bardzo dużą, bardzo negatywną reakcję rolników, bo utrudniał rozmowę z rolnikami na prawdziwe rolnicze tematy. Nie odniosłem wrażenia, że to jest reprezentant rolników. I pan mając taką możliwość, i rzeczywiście, gdyby było takie uzasadnienie merytoryczne, niechętnie by z nim rozmawiał. Nie, pani redaktor, ja rozmawiam z wszystkimi chętnie. Ja odbywam mnóstwo rozmów z polskimi rolnikami, zwłaszcza wtedy, kiedy przygotowywaliśmy plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej, czyli ten plan decydujący o przyszłości rolników na najbliższe 5 lat. To były spotkania z izbami rolniczymi, ze związkami hodowców, ze związkami, z różnymi organizacjami rolniczymi. I to są prawdziwi reprezentanci rolników. Ja jestem im bardzo wdzięczny. Ja im dziękuję jeszcze raz, bo przygotowaliśmy dla Polski bardzo dobry plan strategiczny. To 25 miliardów, ale ja tylko dokończę. No bo na tym polega reprezentowanie rolników, żeby jak najlepsze rozwiązania wypracować na przyszłość dla rolników, rozwiązywać te obecne problemy. No pana Kołodziejczaka w tych debatach nie było, więc nie wiem, w jaki sposób można go uznać za reprezentanta rolników. Moim zdaniem nie. Myślę, że Donald Tusk wierzył w jego przemianę, bo pan Kołodziejczak był i za interesami z Rosją, i przeciwko pomocy Ukrainie na początku przynajmniej. Był przeciwko ścisłemu sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi. No, człowiek ma prawo się zmieniać. Myśli pan, że jest... Nie, pani, nie wiem, co decydowało. Nie chcę tutaj jakby odczytywać myśli Donalda Tuska, co spowodowało, że taką decyzję podjął. Nie sądzę, żeby to w jakikolwiek sposób wpłynęło na zachowania wyborcze polskiej wsi. To nie będzie tak, że polska wieś zagłosuje gremialnie na Koalicję Obywatelską z powodu pana Kołodziejczaka. Pani redaktor, na polskiej wsi są poważne problemy. Te poważne problemy wymagają rozwiązania. Jesteśmy w sytuacji niesłychanie trudnej. Po wielkim kryzysie spowodowanym przez COVID. Jesteśmy w głębokim kryzysie spowodowanym przez wojnę na Ukrainie, przez rosyjską agresję na Ukrainę. To wszystko wymaga bardzo poważnej rozmowy i ja się cieszę, że w Polsce są partnerzy do takiej rozmowy. Naprawdę to, co podejmujemy decyzje bardzo trudne w tych kryzysowych warunkach, ale to wymaga rozmowy, dyskusji, debaty. No jeszcze raz wracając do tego nazwiska, które pani przywołała, to nie jest taki partner, z którym można poważnie debatować. Ja naprawdę nie mam obsesji na temat tego nazwiska, ale jeszcze jedno, czy pan widział może spotkanie w Koninie, kiedy był pan Kołodziejczak prezentowany jako jedynka na liście Koalicji Obywatelskiej, tam był niezadowolony rolnik, był niezadowolony i z pana Kołodziejczaka, ale także miał pretensje do pana Nitrasa o opiłowanie go jako katolika i rolnika z przywileju, że nie może iść wcześniej na emeryturę. I tak sobie pomyślałam, jak pan to odebrał przede wszystkim? Zanim zapytam... No to był prawdziwy głos rolnika. Powiedział prawdę. No rzeczywiście poprzednia koalicja w Polsce, poprzednio rządząca koalicja, wydłużyła rolnikom wiek emerytalny bardzo znacznie i to nie było dobre działanie dla rolników. Natomiast Bogiem a prawdą w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość, które przywróciło ten wiek emerytalny ogólny 65 i 60, tylko ustanowiła równość w tej sprawie, a może jednak warto by było rozważyć. Panie redaktor, to są decyzje, rolników, które muszą zapaść na szczeblu krajowym. Ja rozumiem, ale jakie jest pana zdanie?
Czy rolnicy powinni mieć tutaj jakiś przywilej emerytalny? Znaczy moje zdanie jest takie, że wydłużenie wieku dla rolników do 67 lat, a to, co to właśnie zrobiła poprzednia ekipa rządząca w Polsce, było wielkim błędem. Rolnicy nie powinni tak być zmuszani do tak długiej pracy. To jest bardzo ciężki zawód, bardzo trudny zawód, wyczerpujący fizycznie również. I w związku z tym to był błąd. Obecna Prawo i Sprawiedliwość ten błąd naprawiło i ja się z tego cieszę, bo rolnicy muszą być traktowani właśnie w taki sposób, żeby nie byli zmuszani do zbyt długiej pracy. Panie komisarzu, wczoraj miały miejsce liczne uroczystości dożynkowe i wtedy oczywiście są słowa rolnicy, rolnictwo odmieniane przez wszystkie przypadki. No ale jak pan powiedział, są problemy na wsi i też są pretensje do Prawa i Sprawiedliwości. Czy Prawo i Sprawiedliwość według pana zrobiło wszystko, co mogło w tych warunkach trudnych i w Europie, i w związku z wojną dla polskich rolników? Pani redaktor, no ja może wymienię jednak kilka faktów, bo no po pierwsze, to co było obiecane rolnikom, zwiększenie budżetu unijnego na rolnictwo i to nastąpiło. 4 miliardy euro więcej fundusze rolne wynoszą niż to było wcześniej planowane. Wyrównanie dopłat dla polskich rolników. 97% polskich rolników, to są te gospodarstwa w grupie do 50 hektarów, będzie miało dopłaty już w tym roku na poziomie, średnio, bo to różnice są między gospodarstwami, ale średnio na poziomie wyższym niż średnia w Unii Europejskiej. Skala pomocy dla polskiego rolnictwa w tym kryzysie związanym z wojną z Ukrainą jest bezprecedensowa. Te 15 miliardów złotych, ponad 3 miliardy euro, ja już posługuję się tymi kategoriami unijnymi. Cała Unia udzieliła w tym kryzysie pomocy rolnikom na 8 miliardów euro. Z tego 3 miliardy udzieliła Polska. Najwyższa pomoc w całej Unii Europejskiej. W Polsce. To tu chodzi o to, o pomoc krajową za zgodą Komisji Europejskiej. Aha. Takich programów zostało zatwierdzonych już 10. Komisja Europejska zatwierdziła 10 programów pomocowych dla polskich rolników. Do tego jeszcze dochodzą 4 transze pomocy już tej unijnej, z tak zwanej rezerwy kryzysowej. To jest łącznie ponad 15 miliardów złotych. Dlaczego, nie ma porównania z jakimkolwiek innym krajem. To ja panu myślę, dlaczego pani... część rolników ma pretensje? Także do pana. Mówią, że pan nie zrobił wszystkiego, żeby zablokować import, że pan nie robi wszystkiego, że pan nie no ale wiem. Import został zablokowany. No. Import został zablokowany i to mimo ogromnego sprzeciwu większości państw członkowskich. Proszę, a jakie proszę są szanse na przedłużenie tej blokady? Ja dokończę tylko ten wątek. Pani redaktor, wprowadzenie zakazu importowego do 5 krajów Unii Europejskiej, w tym do Polski, na 4 główne gatunki ziarna. Pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik, było skrajnie trudne, dlatego że większość państw europejskich była temu bardzo przeciwna. Był bardzo zdecydowany list 14 ministrów przeciw temu zakazowi, potem jeszcze się kilku przyłączyło, prawie 20 państw było przeciwko temu. Przeprowadziliśmy to mimo tak dużego oporu. Zakaz jest do 15 września. No właśnie, on bardzo poprawił sytuację do 15 września. Co będzie po 15 września? Ja bardzo walczę o to, żeby ten zakaz został przedłużony, ale równocześnie oczywiście Ukrainie trzeba pomóc i trzeba jej pomagać. W taki sposób ja przedstawiam bardzo konkretną propozycję, że Unia Europejska powinna finansowo wesprzeć Ukrainę, ale wesprzeć tranzyt ziarna z Ukrainy przez państwa graniczące do portów, po to, żeby to ziarno wyjechało. Finansowo czy logistycznie? Przede wszystkim finansowo, to znaczy no, ten dodatkowy transport trzeba opłacić, trzeba za niego zapłacić, bo pani redaktor, w czym jest problem? Że na przykład transport ziarna z Ukrainy przez Polskę, on się po prostu nie opłaca. Jeśli Ukraina ma rynki, swoje rynki tradycyjne w Indonezji na przykład, czy w Egipcie, to droga na te rynki nie prowadzi przez Polskę. Jeżeli jest otwarte Morze Czarne, tak jak to było przed wojną, to nie było żadnej presji eksportowej na Polskę. To się nie opłacało Ukrainie. Ale teraz, kiedy zablokowane jest Morze Czarne, to oczywiście muszą być znalezione alternatywne drogi. One są.
Ukraina ma do wyeksportowania około 4 milionów ton ziarna miesięcznie. Taka jest skala tego eksportu. I Unia Europejska jest w stanie taką ilość ziarna, przeprowadzić tranzyt takiej ilości ziarna drogą lądową do portów, ale na to są potrzebne fundusze. Jakby no moje zadanie w tej chwili to jest przekonanie Komisji Europejskiej i przekonanie państw członkowskich, bo ich decyzja jest w tym potrzebna, ich zgoda na to jest potrzebna, że Unia Europejska po pierwsze powinna dofinansować tranzyt zboża z Ukrainy do portów i do państw trzecich i po drugie powinna przynajmniej do końca roku przedłużyć zakaz importowy do tych pięciu krajów, w tym do Polski. No to jeszcze raz zapytam. Jakie są szanse, bo już pytam o szanse na to przedłużenie zakazu importowego, ale jakie są szanse na te dopłaty? Nasza korespondentka, znana panu doskonale, Beata Płomecka, mówiła niedawno, że są duże. No pani redaktor, no nie ukrywam, że bardzo te decyzje są trudne do osiągnięcia, no ale no też jest moim zadaniem, moją rolą, żeby robić wszystko, żeby to się udało. No więc ja to wszystko robię po to, żeby ten problem rozwiązać i wydaje mi się, że to jest jedyne rozwiązanie. To znaczy pomóc Ukrainie w tranzycie, ale jednocześnie uniknąć tego przygranicznego importu, bo on jest szkodliwy tak naprawdę nie tylko dla polskich rolników, także dla rolników ukraińskich, dlatego że to jest handel w dużej mierze spekulacyjny, to znaczy wykorzystywany jest fakt, że na Ukrainie są niskie ceny w zablokowanej wojną Ukrainie i niektórzy próbują robić na tym interesy. Nie powinno się w tych interesach pomagać, dlatego ten handel przygraniczny powinien być, tak jak jest w tej chwili, zablokowany, a Ukrainie trzeba pomóc w tranzycie jej ziarna, bo tego wymaga nawet no takie, powiedziałbym, solidarność na poziomie światowym. No, są regiony, które bardzo potrzebują ukraińskiego ziarna. No i w każdym razie chyba potrzebne są rozmowy ze stroną ukraińską, bo tam ciągle są jakieś pretensje do Polski, niekoniecznie uzasadnione. I do Unii też. To są wypowiedzi polityczne, ale oprócz wypowiedzi politycznych, moim zdaniem niefortunne, bardzo i niepotrzebne. Natomiast zapewnia panią, że cały czas w Komisji Europejskiej, w Unii Europejskiej toczą się bardzo takie techniczne prace, jak rozwiązać ten problem. Ja się w to bardzo mocno angażuję i wierzę głęboko, że ten problem uda się rozwiązać w taki sposób, żeby zakaz był przedłużony, a Ukraina dostała realną pomoc na tranzyt ziarna. To jest najlepsze rozwiązanie tego kryzysu. Już zbliżamy się do końca. Chciałbym poprosić o krótką odpowiedź a propos niefortunnych wypowiedzi. Czy w Brukseli jakoś mocno są komentowane wypowiedzi pana Webera pod adresem Prawa i Sprawiedliwości? Czy to jest uznane, że nic się nie stało, że to jest jakaś norma? Ponieważ wiele osób wypowiada się, wyrażając swoje sympatie pod adresem innych ugrupowań, prawda, w różnych krajach. Natomiast tutaj chyba mamy coś innego. I pani chyba trafnie zauważyła tę granicę, która nie powinna być przekraczana. I wydaje mi się, że pan Weber swoją wypowiedzią tę granicę mocno przekroczył. To znaczy, budujemy zaporę ogniową przeciwko PiS. No tak. Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprawić ten kraj z powrotem do Europy. To było wcześniejsze. No a później... Dla jego partii mówił, Prawo i Sprawiedliwość jest wrogiem, który będzie zwalczany. Nie, no absolutnie niedopuszczalna wypowiedź, która nie mieści się w standardach europejskiej polityki. To znaczy jest do przyjęcia, jeśli politycy z jednego kraju wyrażają, tak jak pani powiedziała, sympatię czy jakieś nawet poparcie dla innych przez ugrupowań. Przez niektórych polityków stawiany znak ale równości. Barierą jest zwalczanie. To znaczy, jeżeli polityk z jednego kraju mówi, że on będzie zwalczał jakąś partię polityczną w drugim kraju, no to już jest ewidentne przekroczenie jakiejkolwiek granicy i ja bardzo krytycznie oceniam tę wypowiedź. Ona nie powinna nigdy mieć miejsca. A niektórzy mówią, że właściwie Prawo i Sprawiedliwość powinno pozwolić Weberowi mówić, bo on czasem się zachowuje jak koń trojański Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że ostatecznie ocenią to Polacy w wyborach 15 października i właściwie wybiorą, podejmą właściwe decyzje, uwzględniając również i tego typu wypowiedzi. Dziękuję bardzo. Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa, był naszym gościem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Beata Michniewicz. Dziękuję bardzo.